Ale na przykład taka kawa i na pusty żołądek. Stanę rano, pierwsze co to kawa, dopiero później śniadanie, albo jest, albo nie jest. Takie zachowanie żywieniowe, bez względu na to, czy to jest kawa czarna, czy to jest kawa z mlekiem, ono jest najbardziej szkodliwe. Kawa przyspiesza wydzielanie kwasu solnego. No jeżeli nie mamy nic w tym żołądku, bardziej podrażniamy naszą błonę śluzową żołądka.